Zwyciężymy! Zwyciężymy! Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję za wystąpienie naszego lidera, naszej listy w okręgu 15. Teraz poproszę naszego szczególnego gościa, który zapali nas do tego, co czeka nas w ciągu tych następnych dwóch dni, ale przede wszystkim tych kolejnych czterech, mam nadzieję kolejnych czterech i kolejnych czterech lat. Panie premierze, bardzo proszę, pan premier Mateusz Morawiecki. Dziękuję, że poczekaliście na mnie chwilkę. Zatrzymali mnie wcześniej nasi seniorzy w Myślenicach, wcześniej byłem w Kielcach, w Grójcu, w Radomiu, w Ochotnicze Straże Pożarne. I dzisiaj jestem jako w ostatnim punkcie tutaj u Państwa i mogę jako taką malutką rekompensatę zaproponować też, że po zakończeniu mojego wystąpienia możemy jeszcze chwilkę sobie porozmawiać, jakieś pytania możecie mieć do mnie, to chętnie na nie odpowiem i potem będę z Wami tak długo, jak trzeba będzie tutaj, żebym był. Też mam nadzieję, że te osoby z zewnątrz, na które padał deszcz, były w stanie wejść tutaj do środka. Szanowni Państwo, dziękuję, że tak licznie przybyliście tutaj w Bochni do tego ośrodka, żeby spotkać się w tych ostatnich dniach przed zasadniczymi decyzjami, które Polacy podejmą. Krótko mówiąc, tutaj w Bochni działa się historia Polski. Tutaj powstał pierwszy, można powiedzieć, przemysłowy zakład. Jeszcze w połowie XIII wieku, przecież kopalnia ówczesna, prawda, wraz z przetwórnią były, można powiedzieć, na owe czasy pierwszymi zakładami przemysłowymi. I ta przedsiębiorczość nasza, później jeszcze w dobie Kazimierza Wielkiego, którego chyba pomnik macie tutaj na rynku, prawda, z piękną inskrypcją. Później w dobie Jagiellonów mieliśmy państwo silne, państwo, które wydawało się jest potężne. Ale użyłem celowo tego kwantyfikatora wydawało się, bo już wtedy inni zaczęli nas przeganiać. Może pamiętacie państwo z historii, choć nie będę za długo mówił o historii, obiecuję, ruch egzekucyjny, XVI wiek, prawda, w Piotrkowie Trybunalskim poseł Jan Siciński, jak opowiada Paweł Jasienica, wtedy wezwał wszystkich magnatów do oddawania tych ówczesnych dóbr królewskich, to ruch egzekucyjny tego dotyczył. I o co wtedy tak na dobrą sprawę chodziło ówczesnym naszym patriotom, ówczesnym naszym ówczesnemu Prawu i Sprawiedliwości, mogę tak powiedzieć. O co wtedy chodziło? Otóż chodziło, drodzy Państwo, o to, żeby zbudować państwo oparte o zdrowe, uczciwe zasady i o zdrowe, sprawne instytucje państwowe. Instytucje podatkowe, wojskowe, skarbowe, wymiar sprawiedliwości. Ruch egzekucyjny XVI wieku miał usprawnić skarbowość, wojsko, armię, czyli bezpieczeństwo i właśnie wymiar sprawiedliwości. W dużym stopniu tego dotyczył ruch egzekucyjny. Minęło bez mała 500 lat. I dzisiaj jesteśmy tutaj, Prawo i Sprawiedliwość, spadkobiercami tamtego ruchu egzekucyjnego. Jesteśmy spadkobiercami tych, którzy chcieli naprawiać państwo. I o ile nasi przodkowie sprzed 80-90 lat nie mieli geopolitycznego szczęścia, bo wpadli w imadło sowiecko-niemieckie. O ile potem nasi dziadkowie, rodzice też nie mieli szczęścia, bo były czasy PRL. O tyle na nas dzisiaj spoczywa szczególna odpowiedzialność. I tę odpowiedzialność wzięliśmy w nasze ręce 4 lata temu. Z wielką troską, z wielkim szacunkiem. I pokazujemy Polakom, co to znaczy odpowiedzialne państwo. Co to znaczy zrównoważony terytorialnie rozwój. Nie tylko Kraków, nie tylko Wrocław czy Warszawa, ale również Bochnia, Brzesko, Tarnów, Myślenice, Chrzanów, Olkusz, miejscowości, które są mniejsze,
One muszą mieć szansę rozwoju. Bochnia, miejscowość, miasto, piękne, z tradycjami, 30 tysięcy mniej więcej, prawda, liczące. Budżet wasz 150-200 milionów złotych na oko moje, bo mniej więcej wiem, ile mają, jakie są budżety miast 30 tysięcy. Otóż, szanowni państwo, niefrasobliwość i przyzwolenie na patologię w czasach naszych poprzedników powodowało, że dziennie mniej więcej na skutek nieszczelnego systemu podatkowego wypływało 100 milionów złotych z budżetu państwa. Dziennie 100 milionów złotych. Czyli w 2 dni, w jeden weekend znikał budżet Bochni. Roczny budżet Bochni. Dlatego ten skarb, jakim jest państwo polskie, jego instytucje, które wzięliśmy w nasze ręce, nie zawsze może w prawne ręce, bo nie mieliśmy dziesiątek lat doświadczeń, szansy na nabieranie doświadczeń, jak się zarządza instytucjami państwowymi. Ale mieliśmy patriotyzm, dobrą wolę, uczciwość i budowany profesjonalizm, który doprowadził do tego, że ten szczelny system podatkowy, tu najmniejszymi literkami napisaliście na tym banerze, powinno być wielkimi, bo to jest praźródło wszystkich tych wielkich, wspaniałych programów społecznych i rozwojowych, Dobry Start, modernizacja armii, drogi lokalne. Nie byłoby tego wszystkiego bez tego sukcesu, o którym marzyli nasi przodkowie sprzed 500 lat, nawet sprzed 80 lat. A nam się to powiodło. I dzięki szczelnemu systemowi podatkowemu możemy przeprowadzać programy społeczne, programy rozwojowe, które dają perspektywę na tworzenie polskiego państwa dobrobytu. Szanowni państwo, w krótkim czasie pokazaliśmy, że usprawniliśmy kilka wymiarów życia społecznego, politycznego, gospodarczego. Tutaj pan profesor pięknie powiedział o naszej dumie narodowej, o odbudowywaniu prawdy historycznej, o pedagogice wstydu, bo to była cecha charakterystyczna 25 lat III Rzeczpospolitej. Pedagogika wstydu, tolerowanie kłamstwa historycznego, tolerowanie oczerniania naszych bohaterów. My na to nie pozwalamy. I ta prawda historyczna, duma narodowa, duma z naszej historii, z tych naszych dawnych osiągnięć, ale też z tych współczesnych, jest jednym z filarów naszej współczesności. Jest jednym z filarów, na którym chcemy budować. Duma z polskiego sportu, polskiej kultury, polskich osiągnięć. To jest coś, co ogromnie mnie raduje. Nie było tego 4-5 lat temu. Nie było tego w takim zakresie. Dziś na spotkaniach, takich jak to, słyszę coraz częściej: panie premierze, jestem dumny, jestem dumna z tego, że jestem Polką, Polakiem. I to są piękne słowa. A więc ten pierwszy filar to odbudowa prawdy historycznej, dumy z państwa polskiego, dumy z narodu polskiego, dumy z tego, że jesteśmy Polakami. Drugi też był tutaj krótko wspomniany, to wewnątrz sterowność naszej polityki zagranicznej. Bardzo słusznie o tym wspomniał pan profesor Bernacki, mówiąc o tym, że my dzisiaj się liczymy na arenie międzynarodowej. Tak, szanowni państwo, właśnie dzisiaj, mimo że nie jest tak miło, jak było wcześniej, ale ja nie jeżdżę do Brukseli po to, żeby było tam miło, tylko po to, żeby było skutecznie, żeby Polska na tym korzystała. I niech najlepszym dowodem na to, że jest skutecznie, będzie to, co udało nam się osiągnąć właśnie teraz, w tych dniach. Otóż w lipcu zaczęliśmy negocjacje dotyczące otrzymania przez Polskę, nazwijmy to językiem rządowym polskim, Ministerstwa Rolnictwa. Ale Ministerstwo Rolnictwa w Unii Europejskiej to jest jedno z absolutnie kluczowych resortów. To jest ten resort, który dzieli ponad 300 miliardów euro w perspektywie budżetowej. Nikt nam nie dawał prawie żadnych szans. Stukali się w głowę, jak tam jeździłem do Brukseli, jak rozmawiałem z naszymi
partnerami, z szefową Komisji Europejskiej. Ale powiem Państwu, że poprzez skuteczną, konsekwentną, asertywną politykę osiągnęliśmy nasz cel w ciągu 2 miesięcy. Mamy komisarza do spraw rolnictwa. Tutaj Bochnia, powiat bocheński, z całą pewnością są też rolnicy. I chcę powiedzieć, że w naszym programie jest właśnie zapewnienie takich warunków dla rolników, jak mówiłem dzisiaj w Kielcach, żeby oprzeć się na tych 3 filarach, na wsparciu rolnictwa tam, gdzie ono jest potrzebne. W przypadku suszy, w przypadku polityki społecznej, gospodarstw małych, niewielkich, rolniczy handel detaliczny, na rozwoju poprzez wsparcie wielkich programów melioracyjnych, irygacyjnych, wapnowania gleb, wielu innych, ale także na równych prawach polskich rolników w Unii Europejskiej, równych dopłatach dla polskich rolników i w tym kierunku idziemy, Szanowni Państwo. Dla polskich rolników muszą być takie same dopłaty, jak dla polskich rolników. A więc odbudowaliśmy sprawność i skuteczność polskiej dyplomacji. To jest ten drugi obszar współczesności, ten, który daje nam fundament i dobrą podstawę, dobry punkt startu do rozwoju na kolejne lata. Mam nadzieję, jeżeli wyborcy nam zaufają, kolejne lata pod kierunkiem rządów Prawa i Sprawiedliwości. Trzeci obszar, fundamentalnie ważny, to polityka społeczna. W 25-leciu III Rzeczpospolitej polityka społeczna była niejako na marginesie. Wiele grup społecznych w małych miejscowościach, jak padał jeden zakład pracy, to wielkie bezrobocie tworzyło sytuacje osobistych, ludzkich, indywidualnych, społecznych tragedii. Jak postępowali autorzy terapii szokowej? Listy ze wsparciem, jak dzisiaj się sami do tego przyznają, z tych zakładów pracy, które padały, a którym czasami wystarczyło podać tą przysłowiową rękę. To, co my dzisiaj robimy. Wtedy było na to przyzwolenie. Kilkumilionowe bezrobocie, ukryte bezrobocie powodowało wiele ludzkich tragedii. I my, Szanowni Państwo, poprzez nasz program 500+, pokazaliśmy, czym jest wiarygodność z nawiązką. Bo Prawo i Sprawiedliwość nie tylko spełnia obietnice, spełnia obietnicę z nawiązką. Przecież 500+ na pierwsze dziecko.